Kota jak zwyczajny pies robi paf i rzecz przedziwna dzieje się, gdy literkową zupę je. W drodze gdzieś do brzuszka Marty grupa liter zagubiona trafia do jej głowy. I Marta nawija jak szalona, mówi wciąż. Jak się żuje, co? Marta coś mówi, mówi wciąż. Co tam piszą? Co dziś na obiad? Mówi wciąż. Cześć Julka i spółka. Ja nie jestem Julka. Może mylić się, lecz i tak mówić chcę. No cześć. Wyrazy zna, ma głos jak dzwon. Wszystko ci opowie, poproś tylko ją. Czasem może zrobi gdzieś błąd, ale Marta się tym nie przejmuje. Skąd ten pies ma głos? Próba, raz, raz. Taki los. Marta mówi, 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 mówi. Gada, coś wyjaśnia, coś wylicza, coś wygłasza, coś prawi, coś tłumaczy, coś bzdurzy, coś nabija, coś już. Czasem ma już dość. Marta, uwierzcie mi, mówi wciąż. Sprawił to pies. Zaraz, czegoś tu brak. Nasz śnieżny robot gotowy. Uśmiech, zrobię wam zdjęcie. Zrób i nam. Nie chcielibyście, żeby codziennie tak padało? Zero szkoły, zero nauki. Zero elektryczności. Czemu tak uważasz? Nie tak łatwo pozbyć się śniegu, więc na inne rzeczy zabrakłoby czasu. Myślelibyśmy tylko o przetrwaniu jak jaskiniowcy. Życie byłoby prymitywne. Prymitywne? Prymitywne to pozbawione udogodnień. Żadnych komputerów, książek, a nawet telewizji. Super! Chcę zostać jaskiniowcem! Ja być Tadek! Odkryć ogień! Wynaleźć maczuga! O ile Tadek mieć psa! A potrzebujesz jeszcze tej kości? Co to znaczy, o ile Tadek mieć psa? Ta, może nie wiesz o tym, ale to psy wynalazły narzędzia. Ludzie zawdzięczają nam wiele. Sztukę, język, naukę, pchły. Ja nie żartuję. To część szczekanej historii psów. Każdy szczeniak się o tym uczy. Mogę opowiedzieć wam, jak psy wynalazły ogień? Pewnie. Uwielbiam dobre historyjki. Zdarzyło się to dawno, dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze smyczy ani konserw mięsnych. W czasach prehistorycznych? Tak, w czasach przedhistorycznych. Chwila, znaczy coś działo się zanim zaczęła się historia? Prehistoria to czas, zanim ludzkość zaczęła spisywać swe dzieje. Ludzie mieszkają na Ziemi od 200 tysięcy lat. Natomiast pisać potrafią nie dłużej niż od 6 tysięcy lat. I wtedy skończyła się prehistoria. Słuchasz, czy wolisz popisywać się wiedzą? Dobra, wszystko zaczęło się od kości. Nie takiej, o wiele większej. W pradawnych czasach żyło sobie rodzeństwo. Dziewczynka ta i chłopczyk ten. Wciąż się tłukli, zwłaszcza o kość. Mieli mądrego, ładnego jaskiniopsa, który opiekował się nimi i łagodził konflikty. Jeśli nie umiecie bawić się ładnie kością mamuta, to ją wam odbiorę. Jednak ludzie byli zbyt prymitywni, by rozumieć mowę i nie słuchali swoich psów. Czekaj, to jest chore. Ludzie nie mówią, ale psy, owszem? No, tak. Nie uczyli was o tym? Ty mówisz wyłącznie dzięki zupie literkowej, a to całkiem nowy wynalazek. I zupa, i literki. No, tak, fakt, że psy później przestały mówić, ale to już inna opowieść. Wróćmy do rzeczy. Dobra, dosyć, zabieram wam kość. Zakopię ją w takim miejscu, do którego nie macie dostępu. Oto dlaczego psy zaczęły zakopywać kości, by ukryć je przed dziećmi, które chciały nawzajem się nimi okładać. Dobrze, o czym to ja? Ten i ta, dwa sprytne jaskiniobrzdące, w końcu znalazły kość. Nie możecie być jak ów i grzecznie rysować. Zamiast walczyć, tłuczcie kamieniem o kamień. Ciekawe, które z was potrafi zrobić to mocniej? Ta stuknęła z rozmachem i kamień się rozpadł. Jeden z odprysków był płaski i ostry. Idealne narzędzie do cięcia. Ten walnął z taką mocą, aż sypnęły się iskry. Wprost na suchą słomę, która się zapaliła. No, to gorące! Cofnąć się! Zasłonię to tym, no, może tym mięsem antylopy. Hej, całkiem niezły zapach. I właśnie stąd ludzie mają dziś narzędzia, ogień i kotlety. No tak, pewnie mamy uwierzyć, że to psy stworzyły cywilizację. Marta nie wspominała o cywilizacji. Właśnie, kto mówi o cywilizacji? Chodziło tylko o to, co różni psy i ludzi od reszty istot, jak koty. I to jest cywilizacja. To cała długa droga od prymitywności do nowoczesności, kiedy ludzie produkują narzędzia, zajmują się sztuką i filozofią. Filozofia? Toż to nasz
wynalazek. O, opowiem wam o tym. W antycznej Grecji, antyczny znaczy bardzo, bardzo stary. Dzięki, my to wiemy. No tak tylko sprawdzam. W antycznej Grecji żył sobie z rzęda o imieniu Sokrates. Dzięki swojemu psu stał się filozofem. Filozof to ten, kto próbuje zrozumieć, o co chodzi w życiu. Oh, i znowu piękny dzień. Czemu nie jestem szczęśliwy? Miał psa o imieniu Martastenes i byłoby im razem bardzo dobrze, ale Sokrates ciągle miał jakieś pretensje. Cześć, Sokratesie! Ładny poranek, co nie? Wytrzyj łapy! Czemu? Bo jeszcze naniesiesz mi błota do domu. Czy to źle? Tak. Czemu? Bo w moim domu ma być czysto. Czemu? Bo w czystym domu mieszka się przyjemniej niż w brudnym. Czemu? Czemu zadajesz tyle irytujących pytań? Nie wiem tego, więc mów, dlaczego zadaję tyle irytujących pytań. Martastenes troszeczkę przesadził, ale Sokratesowi pomógł. To był ożywczy impuls. Dzięki tym pytaniom Sokrates zapragnął dowiedzieć się więcej o sobie, a także o sensie życia. W ten sposób zrodziła się filozofia. Czekaj, to nie oznacza, że psy dały ludziom filozofię. Dlaczego? No bo samo stawianie pytań to wciąż za mało. Czemu? Bo tak, no... Bo widzisz... Lepiej jak poddasz się od razu. Dobra, już milcz. Macie chęć na czekoladę? Nie ma słowa o żadnym Martastenesie, choć to encyklopedia filozofii. Cóż, psy niezbyt dbają o to, czy o nich piszą. Chcą tylko pomagać ludziom w filozofii, w nauce i... Wiecie, zresztą nie umieją czytać. Zaraz, wspomniałaś o nauce? Tak, słyszałeś o Galileuszu? To ten koleś, co zrzucał przedmioty z wieży, tak? No, sam tego nie robił. Działo się to w znanym włoskim mieście Pizie. Galileo był poważnym człowiekiem. Jego pies Skitaleo martwił się, bo Galileo za mało się ruszał. Aż pies wpadł na pomysł. Hej, Galileo! Nie chcesz porzucać mi piłki? Później, Skitaleo. Skitaleo próbował rzucać piłką sam, a jego pan siedział pogrążony w swoich księgach. Nagle pies pomyślał sobie, jeśli zrzucę piłkę z góry, Galileusz z pewnością to zauważy. Złapał więc swoją piłkę w zęby i pobiegł na szczyt wieży. Gdy już się tam znalazł, zauważył kulę do kręgli, którą ktoś zostawił na ogrodzeniu. Kulę do kręgli? Tak, to lokalna odmiana. Włosi zwą ją trafiogo z góry. Ale to inna opowieść. No dobrze, Skitaleo był dość niezdarny. I kiedy zabierał się do zrzucenia piłeczki, strącił też kulę do trafiogo z góry. O, no to koniec. Na szczęście Skitaleo pomyślał o tym, by ostrzec swego pana. Ej, Galileo, coś leci! Galileo zobaczył dwie kule spadające z tą samą prędkością. Był to bardzo dziwny widok. Bo dotąd ludzie sądzili, że cięższe przedmioty spadają szybciej. Lecz Galileusz ustalił właśnie, że prędkość spadania nie zależy od masy przedmiotu. Eureka! Skitaleo, jesteś geniuszem! Tego dnia Galileusz odłożył książki i bawił się ze Skitaleo. Zagrali nawet w kręgle. Skończyło się najlepiej. Szybko, za mną. Nic nie widziałeś. Rety, ten Galileusz nie zachował się jak należy. Oj nie, nigdy nie wspomniał o zasługach Skitaleo. Czekaj, Martastenes mówi, Skitaleo mówi. Dlaczego inne psy nie mówią? Odpowiedź jest prosta. To wszystko wina pewnego psa, który w tym samym czasie mieszkał sobie w Anglii. Zwał się Sir Skits. Pewnego dnia, wędrując ulicami Londynu, Sir Skits napotkał smutnego młodzieńca siedzącego na chodniku. Cześć, Toma, gdzie twój dom? Musiałeś mnie z kimś pomylić, jestem Will. Wiesz, wyglądasz jakby kot wyjadł ci coś z miski. Co cię dręczy? Wtedy młodzieniec, który nazywał się Shakespeare, opowiedział mu, że obiecał królowej całkiem nową sztukę. Jednak opuściło go natchnienie. Sir Skits podsunął mu pomysł. To może napiszesz o omlecie? O czym? Kto wie, czy królowa je jada? No to napisz o księciu omlecie, który sądzi, że wuj zabił mu ojca, więc chwyta się przeróżnych sztuczek, nawet struga wariata, by się czegoś dowiedzieć. Gada do czaszki, panna mu wariuje, wszyscy tłuką się na miecze i koniec. Czaszka jest spoko. Przez całą noc Sir Skits dyktował panu Szekspirowi. Na to omlet. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Nieładnie? Nie, nie, skąd? Głodny jestem, pomyślałem więc, że byłoby fajnie zjeść omlet. Will, teraz nie czas na to. Królowa! To nie
moja wina. Od rana mówisz mi o omletach. No dobra, nazwij go Hamlet. Hamlet? To już wolę kotlet. Nie, też źle. Will, w ten sposób nigdy nie skończymy. Dobra, dobra. Wtedy Hamlet nagle... Pracowali do rana, lecz sztukę skończyli. Reszta jest milczeniem. Lubię tego Willa. Jest jak ja. Miałeś nam wyjaśnić, czemu psy już nie mówią? No tak, do tego zmierzam. Otóż nieco później Sir Skeets napisał całą masę sztuk dla pana Szekspira. Jednak ludzie zaczęli podejrzewać, że coś się za tym kryje. Co myślisz, pani, o mojej ostatniej sztuce? Piękny był fragment, który o jutrze prawił. Jak też to szło? O, tak, jutro jest... Ciągle to jutro, jutro i jutro. Wije się w ciasnym kółku od dnia do dnia, aż do ostatniej głoski czasokresu. Szekspir poczuł się zdemaskowany. Poszedł więc do czarnoksiężnika. Właśnie kończę nową sztukę. Zrób to dla mnie, a wpiszę tam twe imię. I wtedy Prospero, bo tak brzmiało jego imię, rzucił czar na wszystkie psy. A na to... Dlatego psy tylko szczekają. Co za strata. Szekspir stracił na tym, bo od tej pory nie napisał żadnej sztuki, a psy nie mogą się wysłowić do dziś dnia. Ja w to nie wierzę. Hej, budujemy lodowy zamek? Tak, też nasz wynalazek. Serio? O tak, bo psy wynalazły kakao i rower i rękawiczki. Nie przyszło mi to do głowy. O cóż, codziennie coś nowego. Psy nie wymyśliły roweru. Spoko, Truman, masz rację. Marta na Dzikim Zachodzie. Aż trudno uwierzyć, tyle złota w jeden dzień. Wiesz co, to fajna rzecz, złota grudka, ale wolę kurze udka. Tyle, że niczego nie kupisz za kurze udka. Jeśli masz kurze udka, to masz wszystko, oprócz kopalni udek. I po co rozmawiać z psem o pieniądzach? Tak jest, nie da się! Popatrz, to burmistrz Tadek. Cześć, ludzie! Ogłaszam wszem i wobec, że aż do wieczora lody w ratuszu rozdajemy za darmo. Stój, Nelly! Dzięki, ale najpierw musimy zawieźć złoto do banku. Jasne! Jejku, już czwarta, więc czas, by wracać do biura i pourzędować trochę. To cześć! Obrabowali bank! To kosmici! Chwila, kosmici? Tak, albo co? Tadek, to ma być western. Jacy kosmici? Trudno, ktoś musi okraść bank. Wiem już, to może tak. Ktoś okradł bank. To Boxwood i jego banda, głowę daje. Mam nadzieję, że szeryf już wie. Stój, łaciata! Siemka, szeryfie, twój brat trzeci raz dzisiaj okradł bank. Och, starsi bracia są tak nieznośni, a mój jeszcze łamie prawo. Ale to nic. Szeryf Alicja go złapie. Łaciata, stój! Ktoś wreszcie musi schwytać tego przestępcę. Coś mi się wydaje, że ten ktoś to my dwie. W którą stronę? Mógłbyś przestać? O, racja. Dokąd on uciekł? A, nie może być zbyt daleko, czyli jest tam. Złoto waży. Następnym razem będę musiał ukraść coś lżejszego. I to jest rozwiązanie. Zabieram twój wózek. Pomóż załadować złoto. Dość tego! Idziesz do paki! Tak, zgoda. Tylko złapię oddech, szeryfie. Brawo, łaciata! I koniec! Ja tak nie chcę. Dlaczego? Przestępca to koleś, który łamie prawo. Zawsze ja mam być tym złym? Ale nie bierz tego do siebie. Po prostu w filmie ktoś musi zagrać drania. Musimy się zdecydować. Wypożyczyłem tę kamerę i jeszcze dzisiaj będę musiał ją zwrócić. Skoro nie chcesz zagrać przestępcy, to kim chcesz być? Będę Ronaldem Boxwoodem. Kto to jest Ronald Boxwood? Ja! Jestem pionierem, a pionier to ktoś taki, kto robi coś jako pierwszy. Otóż Ronald Boxwood jest pierwszym mieszkańcem How How City. A było tak. Pewnego dnia, kiedy pionier Ronald Boxwood karmił swojego konia... Koktajl z truskawek!
ci podziękować. Byłeś tu pierwszy i Hauhau City tobie zawdzięcza swoją pomyślność. Pragnę obdarować cię kluczem do bram miasta. Ronaldzie, Alicja i jej banda rabusiów kradną koktajl. Starsi bracia są jak dzieci. Ojej, on tu jedzie. Nie. Jakoś tak. Nie wyjdzie dobry film. Nie, Ronald, kogo może obchodzić taki pionier milioner? Spójrzcie na tę twarz. Oto czego domaga się publiczność. Mamy tu fajne stroje. W takim filmie możemy śpiewać i tańczyć. Już wiem, śpiewający marsjanie. To chyba słaby pomysł. Decyzja już zapadła. Żadnych kosmitów w naszym filmie. A ja mam pomysł. Film mógłby zaczynać się w miejskim salonie. Chcesz być zdrowy, miej to z głowy, wypij koktajl truskawkowy, bo wyglądasz jak człowieka cień. Choć grosik zostawisz tu, to obsługa jak ze snu i słomki u nas gratis są dzień w dzień. Słomki dają gratis, więc to cień. Wypij szybciutko i szklankę zaraz zmień, byś nie wyglądał jak człowieka cień. Picie to jest życie, choć grozi czymś. Nie wiesz czym? Mózg mrozi! Koktajl. Zimny. Zaraz. Myślę, że najpierw zmienię te lampy. Każę też wybrukować ulicę. Tak, wybrukować. Co ty wygadujesz? Jeszcze nie wiecie? To moje miasto. Spójrz, mam tu dokument. Miasto jest własnością Ronalda Boxwooda. To niemożliwe. Burmistrz nie podpisałby tego. Tadek, dlaczego zapisałeś nasze miasto Ronaldowi? Bo dał mi komiks, na którym mi zależało. Nie wiedziałem, że chcę wyrzucić wszystkich z Hauhau City. Cóż, to bardzo smutne, ale salon należy do Ronalda. Tak jak i reszta miasta. I to w zgodzie z prawem. Co znaczy, że nie jestem przestępcą. Macie pół godziny, żeby się stąd zwinąć, a resztę zatrzymaj. Chociaż nie, muszę zapłacić za parking. No nieźle, choć ja bym coś tu zmienił. No wiecie, nagle zjawia się ktoś, kto ratuje miasto. Jakiś inny pionier, którego dawno nie było, a teraz jest. Ja! Trudno, to już koniec. Dobrze nam się żyło w Hauhau City. Nie rozpaczaj. Pojedziemy zbadać pogranicze i znajdziemy nowe miejsce do życia. Co chcesz badać? Pogranicze. To miejsce, gdzie wciąż mieszka niewielu ludzi. I nie ma miast, są tylko trawa i krzaki. Jeżeli chcesz, możemy założyć sobie własne miasto. W głowie się nie mieści, że to koniec. Założyłem Hauhau City po to, żeby dzieci miały się gdzie bawić. No trudno. Ufunduję sobie nowe miasto na Dzikim Zachodzie. Można zafundować komuś lody, ale żeby miasto... Nie zafundować. Ufundować, czyli w tym przypadku założyć. Dlatego mówię, że ufunduję miasto. O, wiesz, my z Heleną też chcemy ufundować miasto. Może założymy dwa sąsiednie? Zgoda. A to co? Witam wszystkich! Dawno mnie nie było, ale jestem! Niechętnie psuję ci humor, ale teraz to moje miasto. I masz je opuścić jak najszybciej. Zresztą przeczytaj. Wszystko tutaj należy do mnie. Burmistrz sprzedał mi to miasto. Ale najpierw sprzedał je mnie! Za ekstra komiks, szósty numer honoru świnek! No tak! Doskonały komiks! Ale... Chwila! Przecież ja też je kupiłem! Panie burmistrzu, ilu osobom sprzedał pan miasto? W sumie to nie wiem. No skoro nie można dowieść, do kogo miasto należy, to może należy do wszystkich! My też chcemy koktajl! Tadek, na Dzikim Zachodzie nie było lat
latających spadków. A skąd ty wiesz? Tacy kosmici mogli sobie latać dokąd chcieli. Ale nie w tym filmie. Słyszałeś kiedyś o kowboju, który byłby kosmitą? Nie, no nie. Ale to nie powód, żeby taka super maska się zmarnowała. Im szybciej pogodzicie się z tym, że Marsjanie są nam potrzebni, tym lepiej dla filmu. Proszę, to będzie najlepsza scena w historii filmu. No i jak? Daj znak. Start! Mózg marznie, co za ból! I tak uratuje nasze miasto. No, nie mogę. Tadek, to nie ma żadnego sensu. Marsjanie w westernie? To, co fajne, rzadko ma sens. Chociażby noszenie skarpetek na tenisówkach, a nie odwrotnie. Ale ekstra wyglądam. Tadek, o której godzinie masz oddać kamerę? O 5. Więc mamy 15 minut, żeby nakręcić film. Red! Wszyscy do roboty! I... akcja! Daj znak! Start! Zadek się! Ała! Mózg mi zamarzł! Koniec! Trochę wstydzę się przyznać, ale kawałek z kosmitą jest niezły! Jest super! Ha! Dobry byłem! Co, może nie? Myślicie, że ten film przyniesie nam sławę? Raczej nie, bo poza nami nikt go nie zobaczy. Może następny film wyjdzie nam lepiej. No to kręcimy jutro od rana. Ej! Co? Płyta zniknęła. To dziwne. Takie rzeczy same nie znikają. Temat gotowy. I tytuł. Gdzie jest odtwarzacz? To ja będę detektywem. A co z Martą? Ona jest w tym dobra. Choć grozi czymś, nie wiesz czym? To najlepszy film o życiu ziemian, jaki widziałem. Jak twój dzień. Byś nie wyglądał jak twój dzień. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Witold Surowiak. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Wystąpili Marta Agnieszka Kunikowska, Helenka Beata Wyrąbkiewicz, Tadek Grzegorz Drojewski. W pozostałych rolach Anna Apostolakis, Gosława Biernat, Krzysztof Królak, Cezary Kwieciński. Piosenkę tytułową śpiewał Tomasz Steciuk.